Panie i panowie, przyszedł czas rozpocząć nową serię na moim kanale i będzie to seria z Minecrafta. W sumie z pewnością wielu z was dalej nie wierzy w to, co się dzieje u mnie na kanale. Ale nie martwcie się, moi kochani, ta seria będzie przecudowna, ponieważ to wy będziecie decydowali, co mam zrobić w następnym odcinku. Za chwileczkę wszystko wam opowiem, jaki wy będziecie mieli udział w tej serii, ale na początku zobaczmy, co dla was przygotowałem. Tak jest, moi drodzy, zagramy dzisiaj w Skyblocka. Z pewnością i tak po miniaturce już się domyśliliście. Ostatni raz Minecrafta grałem jakieś 6 lat temu, nie mam pojęcia kompletnie, o co chodzi w tej gierce. Troszeczkę poradników poczytałem na temat Skyblocka, ale mam dla was mega super zadanie. Tak jak powiedziałem, wy będziecie budowali tą serię, więc teraz szybciutko. W sekcji komentarzy dajecie najlepsze, jakie znacie tipy Farelowi, jak przetrwać, jak przeżyć, co zdobyć, co zrobić, żebym mógł w 100% ukończyć ten tryb. Moi drodzy, na samym początku patrzcie, już widzę jakąś wysepkę. Mamy wysepkę z kaktusem. Dodatkowo, moi drodzy, założyłem taki shader pack. Mam nadzieję, że wam się spodoba, mi się mega podoba. To co, zaczynajmy zabawę. Na samym początku ja bym proponował ściąć drzewo. Z tego co wiem, muszę uważać, żeby każdy klocek zebrać, żeby żaden mi nie spadł. Tak jest, mamy już drugi klocek. Z pewnością zaraz mi jakaś spadnie sadzonka. Nie wiem, jak tu będzie w ogóle wyglądała sprawa z jedzeniem, bo prawdopodobnie szybciutko tutaj stanę się głodny. Zobaczymy. A! I co najważniejsze, zapomniałem wam coś zdradzić. Patrzcie, jak wyglądam. Wyglądam przecudownie, to jest pan rybka z Fortnite'a, siemaneczko. W tym momencie szybciutko klikamy wszyscy łapeczki w górę, ponieważ jeżeli chcecie, żeby kolejny odcinek wyjechał z Minecrafta, wbijcie tak 15 tysięcy łapek, wierzę was, ponieważ ta seria będzie przekozacka. Ja się sam ogólnie generalnie mega jaram, że mogę dla was nagrać Minecrafta, bo wiem, że wiele osób na to czekało, a ja nigdy nie potrafiłem się przełamać. Wybaczcie, ale ja dla swoich widzów zrobię wszystko, więc się w końcu przełamałem i zaczynamy nagrywać Skyblocka. O! I pięknie! I spadła nam pierwsza sadzonka. Ja w ogóle jestem przyzwyczajony do wciskania literki Q. Tak. I mogę coś wyrzucić. O nie, to trzeba będzie zaraz edytować. Moi drodzy, w skrzyni mamy lawę oraz lód, więc musimy zbudować z pewnością maszynkę do cobblestone'a. Z tego co się orientuję, to musimy to zrobić z dirtu. Ale na samym początku, drogie byczki, zróbmy sobie kilka desek. Okej, okay. Z tych desek możemy zrobić patyki. Tak jest, stwórzmy sobie 8 patyków. Stwórzmy 8 desek. Dobrze mi idzie, powiem wam. Teraz crafting table wygląda w stół rzemieślniczy. O kurczę, ciężka nazwa. Postawmy sobie go gdzieś tutaj. I teraz mamy księgę z recepturami i będziemy wiedzieli, co możemy stworzyć sobie tutaj. Przeróbmy to wszystko na deski na pewno, bo to nam się przyda. I co będziemy potrzebowali? Łopatę. Na sam początek jest nam potrzebna łopata. Pięknie, mamy łopatę. Później z pewnością nam się przyda kilof, ale na razie nie będziemy kilofa craftowali, ponieważ tutaj i tak chyba nie ma żadnego kamienia, żeby go pozyskać. Okej, okay, wsadźmy resztę do skrzynki i powiem tak, czekajcie, z shiftem. Ojej, ja jestem mega dobry w tego Minecrafta, wiem, że z shiftem się przerzuca. Posadźmy tutaj drzewo. To co, moi drodzy, jedziemy, mam nadzieję, że nigdzie nie spadniemy. Nie, mój dirt! Kurczę, najgorzej, muszę być mega ostrożnym, bo tu każdy dirt jest na wagę złota. Później jak ja zbuduję farmę swoją, jak nie będę miał dirtu? Alright. Wiem, że też nie mogę rozwalić dirtu z trawą, ponieważ już nie będę miał więcej trawy. A z trawy można pozyskać nasiona. Takie podstawy to znam, ale jeżeli macie jakieś wiecie, fajne tipy, gdzie co się znajduje, jakaś ukryta wyspa prócz tej tam gdzieś w tyle, no to oczywiście piszcie w komentarzu, a ja wybiorę najciekawsze i w następnym odcinku zrealizuję. Dobra, na razie bym zrobił to tak, żebym się przekopał do... Nie! Kurde, kolejny dirt mi spadł. Ajajajajaj. Się przekopał do pierwszej warstwy. I później sobie tutaj... Wow, 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 wow! Mamy jakąś skałę macierzystą, czy jak tam się to nazywa, nie wiem. Wiem, że po prostu tego się klocka nie da zniszczyć. I sobie za chwileczkę powiększymy tutaj naszą całą wysepkę. Jesteśmy na poziomie z 1, tak? Okej. Okay. Teraz możemy sobie wszystko tutaj ładnie... Wow, 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 było niebezpiecznie. Z kontrolem się kłóca. Dobra, teraz będę bezpieczniejszy. Zróbmy to tak, że ja sobie tutaj powiększę... Nie no, nie wiem jak to zrobić, kurde. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, jestem mega zestresowany grając tą gierkę. Mam 32 dirta tylko i nie chciałbym go stracić. Ja bym gdzieś tutaj postawił maszynkę do kobla, tylko że nie mam kompletnie pojęcia, jak mam ją zrobić. Wiem, że mam jedną
wodę, jedną lawę i głupio by było to stracić. Dobra, zastanówmy się. To musi wyglądać mniej więcej tak, że... czekajcie, tak? Wow! Było blisko. Zróbmy to tak i tak. I teraz... czekajcie, nie wiem, czy sobie przypadkiem nie utrudniam sprawy sam. Zrobiłbym tak, tak. Tylko, że już tego... Nie! Chodź tu, Dirt! Nie uciekaj mi! Okej, tu musi być spadek na dół. Tu będzie leciała lawa. Tu musimy dać Dirta. Znowu tak. Tak. No i brakuje Dirta. Okej, pozyskajmy sobie stąd jeszcze troszeczkę Dircika. Mam nadzieję, że... No i ostatni na wagę złota mi spadł właśnie na dół. Ojejciu, i co ja teraz pocznę tutaj? Dobra. Chyba mi się uda, sprawdźmy. Weźmy trochę wody, weźmy trochę lawy. Z pewnością już niektórzy wiedzą, że mi to nie wyjdzie. Ale postarajmy się zrobić jakoś to fajnie. Żeby mi to, chodź, wracaj, wyszło. Dobra, tu dajemy lawę. I ta lawa... Dobrze, nie, najgorzej, nie mam, czekajcie. Musimy dać Dirta tutaj. Tego Dirta musimy zebrać za wszelką cenę, okej. Alright, nieźle. Tutaj lawa nam płynie i tutaj powinna się za chwileczkę zamieniać. Czyli potrzebujemy jeszcze jeden Dirt. Czy ja mogę Dirta stąd ukraść? Tak, mogę stąd ukraść. Nie rozwalił mi się table, nie rozwalił się. I zróbmy teraz to tak. I o. No i teraz, moi drodzy państwo, chwila prawdy. Let's go! Tantara... Wow. Zadziałało! Nie zniszczyło mi lawy, ale nie do końca. Teraz, moi drodzy, chyba prosta sprawa. Po prostu musimy stworzyć kilof. Jakoś tam się... w sumie weźmy te deski. Wiem, że muszę niektóre rzeczy odłożyć, bo jak takie wiadro zgubię, to już go chyba nigdy nie odnajdę. Zróbmy to na razie w ten sposób. Że jakbyśmy tutaj zabudowali drzewem. Okej, okay. A tutaj kopali sobie. Zobaczcie, czekajcie. Cyk. Nie, to mi się podpali. Nie mogę tak robić, musiałbym to szybciutko skopać. No i po gierce. No i tak to jest, moi drodzy, jak się nie ma pojęcia o gierce i się zamienia lawę w obsidian. Dobra, zróbmy to teraz inaczej. Ojeju, zbierzmy jeszcze raz drzewo. Pięknie, pierwszy klocek spadł na ziemię. Rewelacja. Zróbmy to jeszcze raz, jakoś na nowo. Teraz się nie pomylę. Wykopmy dziurę na dwie kratki, tak? Dziura na dwie kratki. Po czym? Tutaj musimy dać lawę. Lawa będzie płynęła tu. Tu musi być klocek. I teraz musielibyśmy zrobić tutaj to samo. To samo, mój ostatni dirt mi spadł właśnie w tym oto momencie. Dobra, skupmy się jeszcze raz. Opla. Dobra, nice. No i teraz powinno nam wyjść. Lejemy lawę. Wow, sadzoneczka pierw. Dobra, zbieramy. Lawa. Pięknie. Tutaj. Lód. Niszczymy. I powinniśmy teraz pozyskiwać dirta. Jest! Udało się, moi kochani! Woohoo! Eureka! Jak ja jestem teraz najlepszym survivalistą. Zobaczcie, idealna maszynka do tworzenia cobblestone'a. Dobra, teraz, moi drodzy, szybciutko. Wow, to oddajmy. Sadzonkę możemy posadzić. Teraz szybciutko musimy zrobić sobie jakiś kilof. No i nie chcę wam nic mówić, ja zaczynam kopać kobla. Widzimy się za chwilkę. Do wody, rybko! Woo! Mało brakowało! Widzieliście? Jaka ta lawa jest przeklęta? Dobra, kill off mi się skończył. Noc się zbliża, moi drodzy. Mam nadzieję, że żaden potwór do mnie tutaj nie przyjdzie. Tutaj boję się troszeczkę podmienić tą wodę. Tutaj zostawiłem sobie jeszcze trochę dircika. To za chwileczkę sobie też jeszcze podmienimy. W sumie możemy już to zrobić. Nie będzie problemu. Okej. A w następnym odcinku czy coś po prostu zejdę niżej i całego dirta spod spodu zbiorę. Okej, moi drodzy, mamy to, mamy 6 sztuk kamienia. Teraz sobie szybciutko wejdźmy tutaj i patrzcie na to, moi drodzy państwo. Mamy pierwszy kamienny kill off i nowy
achievement dostałem, tak jest, ulepszenia. Teraz będę zbierał 3 razy szybciej ten kamień. A jutro rano udajemy się w tamtym kierunku. Powiem wam tak, noc będzie z pewnością długa, a nie chce mi się trzymać cały czas tego przycisku myszy, więc trzeba coś tutaj wymyślić. Dobra, mam pomysł, patrzcie, znalazłem coś takiego. To mi przytrzymuje green screena. Teraz tylko wystarczy ładnie najechać na obraz, złapać za myszkę. Nie, to jednak nie zda egzaminu. Naprawdę myśleliście, że zrezygnowałem? Poczekaj teraz. Działa! Działa! Eureka! Dobra, jakoś zablokowałem kantem klawiatury przycisk od myszki. Nice! Dzień dobry państwu, witamy wszystkich z powrotem. Wow, ten już ręką wariat kopie Fishy, uspokój się! Uspokój się! Co on tam robił, matko kochana? Dobra, moi drodzy, jestem mega ciekawy. Patrz, nawet drzewo mi wyrosło. Ile będę miał tych klocuszków? Wow, 64? Kto da więcej? I 19. I o to chodzi, moi drodzy państwo. Ale będziemy teraz budowali. Nie, nie, stój! Czekaj! Drzewo! Nie, klocki waliłem! Drzewo mi się zajęło! Gaś, 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 gaś! Co tu się wydarzyło? Dlaczego mi się drzewo zajęło? Za blisko wybudowane. Pierwsza awaria była na mojej wyspie. Co tu się, widzowie, wydarzyło? Ja dziękuję. Dobra, sprawdźmy, czy mam przy sobie coś wartościowego. Nie mam, ale Farel, nie, ja sobie sam nie ufam. Weźmy na razie 19 brukowych klocków. Ale z tego, co pamiętam, z tych brukowych klocków można zrobić jeszcze więcej innych klocków. Tak, tak jest. 30 klocków. Jak to się nazywa? Brukowych płytek, 30 brukowych płytek. Dobra, to sobie na razie odłóżmy. Mamy 36 brukowych płytek i lecimy. Nie! A! Płytki! Nie! Co jest? Co jest? Halo! Drzewo mi się zajęło znowu, no! Ej, to jest moje jedyne drzewo! Zgaś, gaś! Palę się! Gaś, 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 Farel! No nie, no dzwońcie po straż ogniową! Halo! No i dobra, ja już tego z pewnością nie uratuję. Dobra, szybciutko rozwalmy sobie tylko te drzewo, żeby mi się nie spaliło, ja wolę te klocki pozyskać. Ja, dziękuję, jaka zadyma na tym serwerze. Ostatnie drzewo, dobra, już wiem, że nie wolno sadzić przy lawie. Czemu mi o tym nie powiedzieliście, zanim zacząłem grać w tą grę? Dobra, nieważne, kochani, lecimy w kierunku kaktusa. No, okej, okay. Płytka jedna tu, no dobra, druga tu. Ej, to nie jest wcale takie głupie. Zobaczcie, dzięki temu mamy 30 płytek, a tak mieliśmy tylko chyba 16. Jeszcze raz, moi drodzy, przypominam, żebyście dali znać w komentarzu, ile chcielibyście, żeby takie odcinki miały... Wow! Z shiftem jak idę nie spadam. Ile byście chcieli, żeby takie odcinki miały minut? Ja mogę na was to nagrywać nawet po pół godziny, tylko czy będziecie oglądali półgodzinny odcinek, bo jak nie, to mogę zrobić częściej odcinki, ale na przykład 15-minutowe. Dobra, mamy jeszcze 6 płytek, 12 płytek, przepraszam, 6 w jednym staku. No zobaczymy, jak daleko doszliśmy. O! No! Puściłem shift. Na szczęście nic przy sobie nie miałem. Jestem totalnym amatorem w tą grę. Druga gleba w ciągu jednego odcinka. No to nieźle, to nieźle się, Faralka, bawisz. Wiem, że ten piasek, jeżeli go dotknę w jakiś głupi sposób, może zniknąć. No to mam i spaść w dół. Wtedy nie będę mógł zasadzić sobie kaktusów. Albo z piasku nie będę mógł wytworzyć sobie szkła. A to jest chyba jedyny piasek na tej mapie. No dobra, mam nadzieję, że nie popełnię żadnego błędu przy zbieraniu tych surowców. Zaraz się przekonaj. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ostatniej kratki nie połączam, bo może być źle. Dobra, przeskoczmy sobie, hop, okej. Okay. I co będzie w skrzynce, moi kochani? Jestem mega ciekawy, uwaga! Obsydian! Kawałek arbuza i nasiona dyni. O, tak jest, moi kochani. O to chodziło, nasiona dyni, czyli będę mógł sobie zbudować za chwileczkę farmę. Na samym początku przebiegnijmy się szybko na naszą wyspę. Odłóżmy te wszystkie drogocenne rzeczy. Okej, jesteśmy z powrotem w domu, wszyściutko odkładamy. I tak, potrzebuję wziąć shawel. Potem bym potrzebował wziąć prawdopodobnie wodę.
żeby tam na dół zejść po wodzie, jak po windzie, i ten piasek od dołu zebrać. Ale zrobimy to, moi kochani, inaczej. Na początku wezmę łopatę i zbiorę piasek z góry, a w którymś tam odcinku właśnie zrobimy tak, jak mówiłem. Mam nadzieję, że nie stracimy wtedy tej wody. Skrzynkę sobie też od razu zabierzemy. Najważniejszy jest na chwilę obecną dla nas. Hop! Wow, 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 kaktus. Rozwalmy skrzynię. Dobra, mamy skrzynkę. Dobra, jest kaktus. Mam nadzieję, że... Ała! Nie kuj mnie. Dobra, mam nadzieję, że go nie stracimy. Hop, przeskakujemy dalej. Nie wziąłem łopaty. No to pięknie, Farel. Dobra. Trzyma się wszystko, okej. Czyli piasek możemy elegancko pozyskiwać. Nic się na razie nie dzieje. W sumie wiecie co? Trochę ryzykuję. Trochę ryzykuję, ponieważ kaktusa nie odłożyłem. I skrzynki. Jeden mój błąd i to wszystko poleci na dół i będę musiał zaczynać od nowa. Hop, let's go. Dobra, udało się na szczęście. Ja się naprawdę, moi drodzy, mega stresuję. Ja jestem bardziej spocony, wystraszony niż gra Fortnite. Co tu się wyrabia? Ja dziękuję. Na szczęście wszystko finalnie dobrze się skończyło. Teraz muszę ten crafting table przestawić w inne miejsce. Dobra. I będziemy mogli powiększyć sobie moją skrzynkę. Alright. Pięknie. Dobra, weźmy sobie jeszcze 9 cobblestone'a. Wrócimy się tam i postaramy wszystko sfarmić. No! No i właśnie o tym mówiłem. Moi kochani, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. 15 tysięcy łapek pod tym odcinkiem i wjeżdża od razu od buta kolejny odcinek z Minecrafta. Nie zapomnijcie w komentarzu napisać, co mam zrobić, bo ja po prostu totalnie nie wiem. Jestem bezradny. Liczę na was, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Pomachaj im fishy! Elo, elo!